egzaminatu będzie trzymał nogę na hamulcu. Nie tylko po to, żeby asekurować się, że w razie gdyby ktoś coś zmalował, żeby hamować, ale egzaminator również trzyma nogę na hamulcu po to, żeby wyczuć, w jaki sposób i w jakim stopniu ten zdający naciska hamulec, bo te pedały są połączone. I następnie. Jedziemy, przyspieszamy. I znowu mamy tutaj sygnalizację świetną. Noga z gazu na hamulec. Przyjmujemy, że zawsze, że będzie źle. I już nie damy rady, więc